medium. Choć być może rzadko się o nim słyszy, jest to jedno z najważniejszych pojęć w dzisiejszej sztuce. Czego jednak dotyczy? Być może ktoś z Was kojarzy to słowo z seansem spirytystycznym. I chociaż okultyzm odgrywa pewną rolę w historii sztuki, czego dowodem są chociażby kontrowersje związane z mrocznymi inspiracjami Mariny Abramowicz, która otworzyła swoją wystawę pod tytułem Doczysta w marcu 2019 roku w CSW Znaki Czasu w Toruniu, to jednak nie będziemy o tym mówić w ten sposób. Ktoś inny mógłby skojarzyć medium z medium malarskim, czyli substancją, której używa się do rozcieńczania, do rozrabiania farby. I chociaż każdy z nas zapewne wie, że na przykład akwarele rozrabiamy po prostu wodą, to moglibyście się zastanawiać, co w przypadku farb olejnych. Zagadka dla Was. Co właściwie znajduje się w medium olejnym? To znaczy, czym rozrabiać farby olejne? Ale też nie o takim medium będziemy mówić. W takim razie o jakim? Zacznijmy może od anglicyzmu. Medium to po angielsku średni. I po polsku mamy bardzo pokrewne słowo, to znaczy pośrednik. Ktoś, kto pośredniczy w czymś. I teraz, jeżeli pomyślimy o sztuce, która coś przedstawia, na przykład jakiś pejzaż, to jest to coś, co stoi pomiędzy nami a rzeczywistością. No bo jeżeli doświadczamy rzeczywistości, będąc w niej zanurzonymi, to znaczy doświadczamy jej bezpośrednio, to nie potrzebujemy żadnych pośredników. Po prostu patrzymy na rzeczy i one są przed nami, a my je widzimy. Ale czasami w tej bezpośrednio doświadczanej rzeczywistości pojawia się inna rzeczywistość, jakby okienko, na przykład obraz. Jest to mniejsza rzeczywistość, rzeczywistość w miniaturce, która nie jest prawdziwa w takim sensie, jak to wszystko, czego normalnie doświadczamy. Jest to rzeczywistość sztuczna. Dlatego mówimy o sztuce. I taki obraz jest jak gdyby posłańcem innej rzeczywistości. Ta rzeczywistość mniejsza, sztuczna, której doświadczamy poprzez jakiegoś pośrednika, ona jest skierowanym do nas przekazem poprzez jakiegoś posłańca, który przynosi nam tę mniejszą rzeczywistość. Może brzmi to wszystko zawile, ale za chwilę się wyjaśni. Otóż słowo medium wskazuje nie tyle na samą tę rzeczywistość mniejszą, na ten obraz, czy rzeźbę, czy zdjęcie, czy cokolwiek pojawia się mniejszego w tej dużej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni, ile raczej na gatunek, czy rodzaj tego posłańca, który nam tę rzeczywistość przynosi. Mówiąc łopatologicznie, to kiedy pytamy o to, w jakim medium wyrażone jest dzieło, to pytamy właśnie o to, czy jest ono obrazem, rzeźbą, fotografią, filmem, spektaklem teatralnym itd., itd. Dlaczego jednak medium jest tak ważnym pojęciem dla dzisiejszej sztuki? Wiąże się to z myślą wyrażoną przez amerykańskiego teoretyka Marshalla McLuhana. Medium is the message. Czyli medium jest wiadomością, albo inaczej posłaniec jest wiadomością, którą posłaniec posyła. I faktycznie, gdyby na przykład policja zechciała wysłać nam mandat przy pomocy Snapchata, to słusznie moglibyśmy się czuć urażeni albo trochę zdziwieni, ponieważ niepowaga medium, jakim jest Snapchat, nie pasuje do powagi policji i powagi takiej sprawy, jaką jest mandat, który musimy zapłacić. Otrzymalibyśmy w tym przypadku niejako dwie wiadomości. Jedną wiadomością byłby mandat, natomiast drugą wiadomością byłoby to niezbyt poważne medium, przynajmniej niepoważne jak na standardy mandatu, i te wiadomości byłyby ze sobą w konflikcie. I to zjawisko ma fundamentalne znaczenie dla współczesnej sztuki. Dlaczego? Dlatego, że pozwoliło na pojawienie się czegoś, co nazwijmy to roboczo, jest intermedialnym podejściem do tworzenia sztuki. I zostawmy w tej chwili na boku definicję tego, czym właściwie są intermedia bądź multimedia. Zajmiemy się tym kiedy indziej. A zresztą nawet jeżeli w jakiś sposób będę Wam to wyjaśniał, to pewnie i tak znajdzie się mnóstwo osób, które ze mną się nie zgodzą. Tak czy inaczej, to co ja nazywam intermedialnym podejściem do sztuki, polega na tworzeniu w myśl zasady, która mówi, że to temat dyktuje właściwe medium. To z tematu, czyli
w pewnym sensie treści komunikatu wynika to, w jaki sposób dany komunikat ma wyglądać, w jaki sposób dane dzieło ma zostać zrealizowane. Współczesny artysta więc, chcąc przedstawić górę, wpierw zadaje sobie pytanie, co poza pokazaniem góry chce przez to osiągnąć. Po co pokazuje górę? I tak, zapierającej dech w piersiach świeżości powietrza na wysokościach nic nie odda tak jak zafundowanie odbiorcom wycieczki. Z kolei pracując w materii malarskiej, można górę nieco podkręcić, coś dodać, coś niepotrzebnego wymazać, a przy okazji pochwalić się swoimi umiejętnościami w operowaniu pędzlem i wyprodukować dzieło, które na pewno dobrze się sprzeda. Ogromna fotografia sugeruje, że chodzi nam o monumentalność górskiego krajobrazu. A malutka z kolei, kojarząca się z pocztówką, może oznaczać, że twórca chce podkreślić aspekt podróży. Natomiast film wideo zdaje się zwracać uwagę na przemiany góry w czasie i w większości dzisiejszych odbiorców, oswojonych z kinem i telewizją, daje pewną iluzję uczestnictwa. Widać zatem, że chcąc być artystą współczesnym, należy rozumieć swoje medium. I po pierwsze wiedzieć, dlaczego wybiera się takie, a nie inne, a po drugie wiedzieć, z czym dane medium się je. Pora na zagadki. Ostatnim razem pytałem o to, jak można zrobić taką plamę, która zniknie bądź którą będzie można usunąć bez dotykania rzeczy, na której plama leży. Otóż da się to zrobić na przykład wodą, po prostu chlapiąc tkaninę i zostawiając ją do wyschnięcia. Będziemy mieli wtedy mokrą plamę. Analogicznie da się to samo zrobić z farbą. Sami zobaczcie. Jedna zagadka już była, teraz druga, bardziej nagłówkowanie. Jeżeli medium jest częścią przekazu, to jeżeli sfotografuję na przykład obraz, czyli wyrażę obraz w innym medium, to zrobiłem po prostu kopię obrazu, czy też zrobiłem inne dzieło, no bo w końcu jest w innym medium, czyli ta część medium jest, będąc częścią przekazu, tworzy inny przekaz. Do zobaczenia w następnym odcinku.